W opisie znajduje się link do strony Kinguiny, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. Halo, halo, Zlewik, uważaj, ja mam przebłyski, przebłyski z przyszłości mam, nie? Ty natychmiast spisuj człowieku z tymi pepikami. Ty, nie, pół pasy, kraju. Zaraz ich tutaj, ja ci mówię, ja tutaj mam, moje lejsy mówią mi tam, nie pokażę ich teraz. Znowu reklama. Tak, o, i moje pudełko po Nussbeiserze, po czekoladzie Nussbeiser, ono mówi mi, ale pięknie pachnie, ale ono mówi mi, że ty musisz spisywać natychmiast po prostu, zanim ja w ogóle jeszcze odtrzymam, w ogóle ty już tam, już dyplomata tam leci nie, i błaga. Nie, ja idę ich stack wipe'ować. Nie, to... O, widzę, że spisowałeś, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo czułem, że ta Polska nadciąga, no, ten Polak taki, wiesz, taki typowy sąsiad. Ja taki... tam Polskę coś zaraz zaatakuję, bo coś mnie denerwują. No, jak tylko Austria spisuje, to zawołaj i będzie, ciśniemy ich, ja to widzę, tylko najpierw zawołam cię do wojny z Knightami na przykład, no, chociaż albo nie, bo mam koalicję na sobie, to byłoby głupie, tak trochę tak. Dobra, a więc, przestaję poprawiać relacje z Osmanami, bo po co mi relacje z Osmanami? Zacznę zamiast tego poprawiać relacje z Austrią, żeby ta na przykład odpowiedziała na wezwanie do mojej wojny, gdyby takowa przyszła. To byłoby zabawne, gdyby odpowiedzieli w sumie na wezwanie do mojej koalicji, a na twoje wezwanie przeciwko Polakom już nie. Dziwne, no ale Europka jest pełna zaskoczeń i podejrzewam, że to jest możliwe jak najbardziej. Ponadto tak samo jak możliwe jest to, że wewnątrz mych tutaj wspaniałych pisantów jest niezadowolenie i tracę jeden stabilność. Dopiero co tę stabilność zbustowałem. Smutne, bardzo smutne. Poczekam aż Austria skończy wojnę z Bohemią i trzeba będzie Polskę zaatakować. Czyli wracamy do punktu zero. Spłacamy pożyczki. To w sumie wycofam moją armię za cieśninę, bo coś takie mam dziwne przeczucie, że jak ona tam będzie stała i za chwilę koalicja wybuchnie, to dostanę stack wipe'y. Mamy Lucy wyżej z koalicji! Super! Super! Ej, no genialnie! No, mówiłem, że relacje poprawię i będzie dobrze, to aż się Karaman prosi o to, żeby go zeżreć. Albo Trabezunt, czy tam Trebizond, czy nie wiem, jak się to po polsku. Trabezunt to się po polsku nazywa? Chyba tak. Trabezunt. No to super, zarąbiście, ja to widzę, ja tędy droga. Wszedłem do Wołoszczyzny, do prowincji Płodiw, bo pomyślałem, że co jak co, ale jak u ciebie jest już brudno, to jak już z błotem wracam od Osmanów, to nie będę w swoim kraju tej odpoczęło się zatrzymywał, bo wiesz, wybrudziłbym sobie tam moje wspaniałe konstantynopolskie dywany, a przecież to nie o to chodzi, nie? O, a Kunlu wyszło z koalicji i poszło na wojnę z Karakonlu. A Gruzja jest wielka i potężna. Ej, to z tą Gruzją to ja bym nawet tutaj może jakiś sojusz taki fajny? Ej, ona by nawet chciała. A ja mam sojusz z Gruzją. A ja byłbym w stanie wziąć sojusz z Gruzją, jakbym poprawił trochę relacje. Bo mam minus 13 z nimi obecnie, więc trochę relacji i mam z nimi sojusz. I to byłoby niegłupie. Czyli bardziej to widziałbym tę Gruzję w moim kraju, bo to, nie ukrywam, też takie słodkie, ale no, na razie raczej to nie jest możliwe. I Karaman wyszedł z koalicji. I taka właśnie to była koalicja. Weszli i wyszli. Pamiętajcie, drodzy gracze, za każdym razem jak dostaniecie koalicję na twarz, o i Krym też wyszedł. Za każdym razem jak dostaniecie koalicję na twarz, po prostu zrestartujcie grę. W 90% przypadków dziwnym trafem ta koalicja przestaje istnieć. Nie wiem ale dlaczego. Wiesz, to jest prawda. W dwóch momentach generalnie koalicja bardzo lubi się bugować i nie kalkulować. Gdzie na przykład te państwa nie chciały swojej koalicji, jak byłeś w grze, a jak zaczęliśmy nową grę, tak, bo jest to nowe nagranie, to się wszystko rekalkuluje. I rekalkuluje się nagle, że oni jednak nie powinni wyjść z tej koalicji. Tak samo, gdyby powiedział kogoś wolny, może nie na nich, a na kogoś innego, to też jest rekalkulowanie. Jeśli by gra dalej uważała, że oni nie powinni być w koalicji, też by ci wyszli. To jest dziwne. Dziwne. I wszyscy wiedzą, że ten Bóg istnieje od zawsze, a nikt nic z tym nie robi. Nie wiem, w ogóle dla mnie te koalicje powinny przestać istnieć. Zabierają mi przyjemność z rozgrywki tylko. Powstrzymują moje wielkie imperialistyczne ambicje. Po co taka coś jak koalicja w ogóle? Kto to widział? Po co to komu, a komu to potrzebne? Ale wiem, co mógłbym zrobić w sumie. Mógłbym na przykład stworzyć sobie, jak za chwilę tutaj skoruję, a za chwilę skoruję, właśnie kończę korować, mógłbym sobie stworzyć dwa nowe wspaniałe state'y. Jeden tutaj na północy, o tutaj chciałbym stworzyć, tylko że nie mogę, bo jeszcze się tam nie skorowało. Jakim złem to się jeszcze nie skorowało? No przecież kazałem korować, czemu się to jeszcze nie skorowało? Aha, bo się koruje. Ale mógłbym stworzyć też state w Kutai i zaatakować Karaman i im potem resztę tego state'u ukraść. W sumie ogólnie zaatakowanie Karamanu nie jest głupie. Austria znów została cesarzem. I ma dobrze, no. 70 tysięcy żołnierzy oni mają. To rozumiesz? Ja pierdukam. 70 tysięcy. No i chciałbym, żeby mi pomogło te 70 tysięcy. Tylko zastanawiam się właśnie, gdzie ich bardziej bym potrzebował. Wszędzie Moskwa by mi wszędzie pomogła, a Austria już nie jest tego chętna. Problem z zaatakowaniem Polski jest taki, żeby dostali pomoc Szwecji. W
głupi Szwedzi zawsze się wszędzie pchają. Bo oni pewnie już mają w planach swój ten potop i wiesz, nie, tam jak ty chcesz atakować? Przecież my tutaj będziemy niebawem robić po, znaczy nie wiem o czym mówisz, ale nie możemy. To nie jest w interesie naszego kraju. Na przykład. Ogłaszam Szwedów moimi nowymi rywalami. Tylko dlatego, że są przeciwko tobie, widzisz? A widzisz, przyjacielu, jak ja cię szanuję, ja jestem gotów na wojnę ze Szwecją pójść tylko po to, żeby napluć na twojego przeciwnika. Oj, coś się dzieje. Kto się zobacz dotykuje? Sobie, z kim jest w wojnie, z kim są w wojnie najci. Najci są w wojnie z mamelukami. Dafu? No. To zła informacja, to aż by się prosiło, żeby ich zaatakować, zanim przestaną istnieć, bo oni przestaną za chwilę istnieć. Hom. Atakujemy Knightów? Tak, idę nam border już z Wenecją. Dobra, zaczynam opłacać armię w takim razie, bo tak się składa, że nie opłacam, niestety. I przy okazji też powalę tutaj tych kolesi w Hua de Vingarze, gdzie oni stoją cholera w jakichś lasach, w jakichś woodsach, to jest straszne. Opinia w ogóle z Knightsami mi się pogarsza o 50, bo usłyszeli co zrobiliśmy, co planujemy i już mam border friction. Oni już tam działają. Więc teraz tak, pocisnąć tych buntowników, oni mają tutaj 10. Czy ja jestem w stanie z nimi wygrać, na jak oni tutaj stoją? To jest dobre pytanie. Trudno orzec. Mógłbym czekać, aż się ruszą do Optimatoi, ale tam też muszę fort mogę włączyć, co najwyżej. I włączę tam fort. Włączę tam fort, bo jest potrzebny. Okej, okay. Teraz mamy pewność, że nawet jak tam pójdą, to nie będzie tragedii. I idą tam, dokładnie tak jak założyłem. Doskonale. Teraz my ich tutaj przeganiamy i wbijamy się w nasz fort, nim ten upadnie. To jest, ale ja jestem geniuszem. Boże, ty mnie nauczyłeś w tę grę grać, nie? Ja są, o, i teraz ja tam się wbijam i nie będę miał minusów i jestem geniuszem. Człowiek, po prostu geniusz, mistrz zbrodni, oni mają minusy do widzenia normalnie. I to, tak się wygrywa z montownikami przy minimalnych stratach własnych. Bajz Lewik, poradniki, polecam jego kanał. W sumie to nie było moje rady. A nie, bo krzyczałem na ciebie, że fortów nie włączałeś. Tak. Że czemu forty są wyłączone, jak buntownicy powstają. I się nauczyłem. Ale. Jesteś gotowy na tę naszą wojenkę? Tak. Czekam. To, a masz jakąś flotę jakąkolwiek? Taką dwa statki transportowe? No to byłoby... Ej, jest problem. Bo w Sługli już ktoś stoi i okupuje. Dokładnie to 1000 żołnierzy. Mamy luków. O, już nie. Już tam wszyscy, cała armia. Czy jest w ogóle szansa na to, że my tam cokolwiek zrobimy? Czy wiesz, najci teraz stracą przewagę na morzu, to chociaż zajmiemy tak Chios. No tylko, że nasza... Plus mi się to bardzo opłaca, już mówię za sobie, bo możemy zaatakować Wenecję i zerwać jej sojusz z Polską. Niby tak, tylko że pamiętaj, że nasz casus belli, jeżeli chodzi o Knightów, to będzie na Sugle właśnie. Ale to jak będzie zajęta przez kogoś innego, to po prostu nie będziemy tracić, nie będziemy zyskiwać za to. No dobra, to skoro już tak mówisz o tych pieniądzach, to może jeszcze powiem, że właśnie pojawił się u mnie koleś, który jest o połowę tańszy i jest, uwaga, greckiego pochodzenia, ale jest to Jewish fate, więc dziwne, że jest o połowę tańszy. Tak, nie zgadza się jakoś trochę, nie kalkuluje mi się to, ale no jest jak jest, aż sobie go chyba zatrudnię. 2,52 kosztuje, dobra. Bierę go. Dobra, wypowiadam więc wojnę Knightom. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Nie wołam Wenecji osobno, bo nie ma sensu. Wołam ciebie do wojny i... Dzień dobry. I... No stoję na tym Chios, ale do Chios też nie wejdę, bo tam jest statek jeden. No i jeszcze Wenecja ma statki, więc musimy najpierw spisywać z Wenecją, żeby móc w ogóle dostać się na to Chios. No dobra, to będę obserwował tutaj mury tych tutaj Saruhanów, nie Saruhanów, Saisahanów i Sugli, a potem się zobaczy. Sarumanów? Tak, Sarumanów też. Będę obserwował mur Sarumana. Brzmi to trochę dwuznacznie. Pokaż mi swój mur, Sarumanie. Oczywiście, przyszli do mnie. No ja właśnie zrobiłem 12 tysięcy Wenecjan. Chciałbym w tej wojnie od Wenecji wziąć te ich wyspy cholerne obok mnie, wiesz? Przynajmniej te wyspy na Korfu, jeżeli by się udało tam jakoś dostać, ominąć ich flotę jakimś cudem. Czy to może być niewykonalne, ale no byłoby miłe, niewątpliwie. No raczej trudno będzie to zrobić. No chyba, żebyśmy połączyli nasze siły, wiesz, jak Megazord, stwierdzi i nagle... Siły braku floty. Znaczy, dokładnie, to takie... Spytałbyś z takim swoim, tym nie, jak oni tam się nazywało, te ich pagery, to ich przemieniają w tych, ktoś tak krzyknął na przykład Galeasy, a ja bym krzyknął Irli Karaki, i ktoś by krzyknął Tygrys Szablozęby, co? I by było. Power Rangers. Dobra. Power Balkans.
poprawiłem relacje z Moskwą tak bardzo, że mój dyplomata aż musiał wyjechać z ich dworu, bo jego usta już nie dawały rady, nie? W sensie już były tak wywazelinowane, że nie tędy droga była. A teraz masakruję Wenecję w górach, bo stwierdziłem, że nie będę czekał. A, za dużo mam pora masz. Tak. Dobra, i tak niewiele zrobili, gonię ich. Nie wiem, dokąd uciekają, ale gonię ich. Idę do ciebie w ogóle tam. Odwiedzę twój kraj, dobra? Dawno tam nie byłem. Widzę, że ty już bloki budujecie, wow. Już ze drzew zeszliście, wow. Kurczę, naprawdę. Ale naprawdę, to już taka, już nie taka poważna komuna, tylko taki lekki socjalizm. No, taki. I król, który ma 68 lat. No, chyba bitwę będę miał. Nie, to mój. Co? Mój 68. Nie strasz, nie strasz mnie, ma 20. Patrz, jaka bitewka będzie. Zresztą mógłbyś tu przejść, ale... No, biegnę, ale to tam... Zatrzymał właśnie. Zatrzymam knightów, żeby tam nie dobiegli. Widzisz, każdy ma swoje zadanie do wykonania. Moim zadaniem było zatrzymać tę malutką armię knightów w prowincji Krain. Czego chcieć więcej? Czemu tu wszędzie są lasy? Czy ty przegrasz? Nie. Udało się. Fartem. To nie było kalkulatoret. Nie. To był fart. Zresztą Polska stoi teraz 30 tysiącami na mojej granicy, nie? Czy widzisz? Niestety nie widzę Polski, bo Polska ukryła przede mną swój wzrok, znaczy wzrok mojego oka Saurona, chciałem powiedzieć. I o nie! Ale to jest okej. Okay. Ale Szwecja, o Jezu, Szwecja przyjęła kula. Okay. A Austria odpowiedziała? Nie. Jak zwykle, no nie, oczywiście. Moskwa. Dobra, daj dwójeczkę, a ja dam dwójeczkę. I tak. Idziemy sobie w Wenecję. Czekaj, zatrzymaj, bo ja muszę coś sprawić. Czekaj, bo mój następca jest 1,4,5 i też mogę się za niego pomodlić albo zapłacić i liczyć, że wyleczyć jego. No, 1,4,5 to nie jest najgorszy. Ja bym go spróbował leczyć. Uwaga, umarł. Kto go leczył? Co go z Włoszczyzny przyjął? Doktor powiedział, tu działa gównem posmarować. Oj, to u nas tak od pokoleń stosujemy. Oj, tam... Tam zarazki! Odpowiadam na to twoje wezwanie przeciwko Polsce. I co? Będziemy chyba pisywać z knightami, co? No. Czy to tam prowincja od Wenecji trzeba tylko zabrać? Czyli no, tak upaść im fort, to oni będą chcieli... Knighti będą chcieli zwatpisować, ale... O! Już są wetpisa. W tym momencie. Daj wetpisa. Tak? Trzeba Polsce pokazać im miejsce. Zatrzymaj chwilę. Dokonam pewnych obliczeń. Bo mamy obecnie... Mamy z nim 10% sportscora, znaczy 26% sportscora. I w teorii, jakbyśmy poczekali jeszcze chwilę, to mógłby na przykład Chio zabrać, albo dać ci coś. Nie, ja nic nie chcę. Pieniądze. No to jakbyśmy poczekali z 2 miesiące, to Chio mogę zabrać. 2 miesiące. No bo mam -2. Jeden? -0, o, 0 mam już jest. I teraz jeszcze miesiąc, jest -1 teraz. Coś przegrałeś? To już teraz mniej ochoczy do tego. Oddawać moje Chio. No -1 jest, no to Chio. Weź mi pokonaj armię jedną. Ja zbieram siły na Polskę. Zobaczyć, czy 26 tysięcy Litwinów przyszło. O kurcze, idą na Konstantynopol. O kurcze. O kurcze. Hopy. To nie brzmi dobrze. Okej, boom. Dobra, stało się. Mamy Chios, powtarzam. Mamy Chios, Chio Chips. Idę do Konstantynopola ratować mój kraj. Idę ratować mój lud, który ty znów próbujesz mi zabić. Aż biorę sobie 11 militarną, bo to jest ten moment. Widzę, że oni mają, więc to jest ten moment, w którym ja też go potrzebuję tego. Włączę sobie tam akt defensywny. W sumie. Tak. Defensive Edict, kurczę, ja wam dam frajerzy. Mam też kolesia od obrony fortów, tylko fort nie był opłacany w pełni i to jest trochę żałość i ból. Przecież tutaj do mnie trzeba się wbijać w Edirne sam, licząc, że... Zaczekaj na razie, choć sprzedniemy najpierw Polaków w Tirgoviste. Bo tam w Edirne potencjalnie mają 26 tysięcy wsparcia od Litwinów. Masz zawsze taką dobre wytłumaczenie, dlaczego zawsze ratujemy najpierw twój kraj, a potem dopiero idziemy do mnie. To zawsze mi się podoba, znaczy, bo widzisz, bo to nie chodzi o to, że to moja stolica, broń Boże, tutaj chodzi o to, że to się bardziej opłaca, to się kalkuluje. No wiesz, ta stolica też ci upadnie, to jedynka. Dobra, co ja tu widzę? Widzę tutaj rzekę. Jak się ta rzeka nazywa, przed którą przechodzę? No, panie znawca. Dunaj. Dokładnie, kurczę. Kiedy zadają komuś to samo pytanie i nie odpowiedział. Czemu przekraczamy teraz rzekę, która jest... Ja nie, tylko tak pokazuję, ale jak będziemy na fort, to nie będzie. O, już się bałem. Jej!
Polacy! Biedacy! Litwini! Do skrzyni! Na słabe role. Stakwaj będzie czy coś? No, za słabe role trochę. Stakwaj. Powinien być jakiś taki bonus do rzuty kostką, wiesz? Taki, że to na przykład nie możesz rzucić mniej niż 4. Taki, nie wiem, idea taka, kościarz na przykład, nie? To szczęściarz. Albo król ze szczęściem po prostu, lucky. I rzut kością, ruszyli wszyscy. To powinienem być w stanie ze stakłej powiedz, zanim przyjdą. No idę tam ze tobą, nie? Uwaga. I bum, bum, bum. Zniszczymy ich tam, gdzie ich król debil poległ, szarżując na czele swojej armii przeciwko Osmanom. Nie, czekam, aż wejdziesz i wyswoją się z tej bitwy. Dobra, uciekamy do Sofii. Gotowy? No dobra, 3, 4. Dawaj. Nie, to po prostu teraz. Bo to... Tak, do Sofii. Po prostu mieliśmy za mały moral dołączając do bitwy i po prostu byśmy to przegrali, nie było sensu docierania. Taktycznie, tak, znaczy, no dokładnie to było, my po prostu na razie testujemy możliwości naszych wrogów, tak, my patrzymy co oni robią i dzięki temu manewrowi teraz Konstantopol zregenerował sobie tam fort i teraz trudniej będzie go upaść. Konstantopol jest nie do tknięcia w tym momencie, nie wiem, czy to sobie zdajecie tego sprawę, to wszystko jest część naszej zaawansowanej taktyki, planu w planie, w planie, w planie. Zlewik potwierdzi, jest procent. Tak to było. Tak było, tak było. Dokładnie tak. Mam ikonę świętego Michała, do którego się modlę o dyscyplinę. I o dziwo działa. I kto mówi szachmat, ateiści? Szachmat! Ha, ha! To jest właśnie to. Dobra. Tu się wbijasz? No, nowy miesiąc będzie akurat. No dobra, ale wyliczył, kurczę. Widać, że on tam jakieś mody ma, które mu pokazują takie... Ej, byłem podłączony pod twoją armię. Bo to jest różnica w manewrze, wiesz, generała. Co to tak? Po prostu zostawił mnie w tyle, stwierdził, no, co to za generał debil? A nie czekamy na to. Mój ma trójkę, twój ma dwójkę. Więc stwierdził, twój miał samochód, tam samochody nam jadą z przodu, a ja biegnę za tobą i wącham kurz. Nie no, w Tarnowie się w nich wbija się, bo nie będziemy. Nie. No, to głupie to by było. A tam manewru moją armią, a ja widzę, że mam buntowników, którzy nie są moimi buntownikami, tylko przeszli od mameluków. Strasznie smutne. Dobrze, że fort tam jest opłacany. Dokładnie. Ta wojna, ona wybuchła właśnie po to, żeby moje forty się samodzielnie włączyły, żeby właśnie ci buntownicy, o których ja wiedziałem, że oni powstaną, żeby oni tam poszli i żeby oni właśnie zmęczyli się z tym fort. Tak było. No, jedź na Konstantynopol. Zaczekaj, to jest Wargul. Jak blisko jestem Techa? Sporo mi jeszcze brakuje do 11. Prawda? Już mam. Dwa lata. No, 500 punktów, a kosztuje plus 50 teraz. Procent. Lipa. Ale można już wziąć te, od tych estate'ów. Ale już wziąłem. Aha. To jest 4 lata temu można było wziąć. To ja wezmę. To ja tutaj pobawię się estate'ami. My tam manewrujemy naszą armią, a ja zajmę się moim krajem. Dobra, call nobility. Dajcie mi tutaj, nie wiem, jeszcze generała mi dajcie. Super, generał. Military support, dziękuję. Teraz tak. Dajcie mi ministra. Dajcie mi inkwizytora. I dajcie mi admin support. I dajcie mi tutaj też ministra. Dajcie mi admirała. I dajcie mi dyplo support. Dziękuję. Naprawdę nie musieliście. I 10. administracyjna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam administracyjne ID, a raczej po prostu ID. Wygrywamy? Wygrywamy na luzie. Jaką wziąć ideę kolejną? Mam religijną. Co się łączy z religijnymi? Aż zobaczę, muszę to zobaczyć. Z czym to się tam łączy? Quality, quantity, z tego co pamiętam. Mhm. A więc, plus quantity to jest morale armii plus 10%. Mój Boże, ej, to jest dobre. A z offensive? To jest missile strength versus heretics. Quantity. Quantity to zdecydowanie, to jest morale armii. To jest wow. Naprawdę. Morale armii to jest jakbym miał po prostu ten buff od tych. Od Francji, ten Alan. Tak się czuję. No, widzę, że odważnie w Tarnowie się z nimi spotkaliśmy. No, zaatakowali nas. A nie mają... bo to Farmlands. A nie wygląda na mapie terenu. Ja bym powiedział, że to jest góra. No, wzgórze. Pagórek. O dziwo wygrywamy. Będziemy przechodzić do kontrataku czy White Peace? No nie możemy tego jeszcze odpisywać. Już wiem, ale czy będziemy próbowali kontratakować, czy będziemy próbowali whitepisować? Czekaj. Zobaczmy najpierw, jak blisko jest Moskwa do wykończenia Szwecji, żeby ich whitepisować. No jeszcze... Pamiętasz, że mamy na północy Moskala, który sobie robi tam, co chce. Mhm. Tam ich ciśnie. Więc... Tylko, że ma 10. militarną.
A przyszedł no, zaraz, to nie będzie ma 11. On z nimi nawet nie walczy tak naprawdę. Mhm. Bo truszył w całości nas. Dobra, to może ja już tę armię moją odłączę od ciebie i pójdę do moich buntowników, co? Zanim mi fort upadnie. Zresztą jest jeszcze minus 14%. To Polskę jeszcze w Sylistie bym pocisnął, bo nawet oni chyba idą do Konstantynopola. Jasne, jasne. Tam nie wahaj się. Moja armia to twoja armia. Po prostu. Ale ich mocno ich bijemy, oj mocno ich bijemy. Więc nawet jak przyjdą, to będzie znowu po prostu nowa bitwa. O właśnie, to jest nowa bitwa. I mamy minusy za co? Walczymy na Grasslandsach. Co to, co my crossing mamy? Na crossing. Tak, crossing. Alera. Damn it. Ale wygramy. Czyli szkoda tego, że to taka... Byłoby zwycięstwo, ale ani Polakarz mi nie uciekli, ani Litwinarz mi nie uciekli do końca. I to takie... No uciekli, no po prostu uciekli. A mi się rewolucje tam kurcze gromadzą. W Kandari. W Sinopie. Chcą powstać. Chwila. W Sinopie. A powstańcie w Sinopie, koledzy. Powstańcie w Sinopie. Proszę bardzo. Chcecie? Powstawajcie. Chociaż też czuję, że oni powstaną zanim oczywiście. Znaczy jak ten fort już padnie, oni się stamtąd ruszą. No to, taki będzie to właśnie. Taka to będzie nauczka. Smoleńsk upadł. Znaczy został odbity przez 1000 żołnierzy litwińskich. To jest... Możesz zejść w sumie z tego, z oblężenia w stolicy Węgier. Tylko zostaw mi tylko artylerię. Za szybko się powiedział, dobra. Zostawiam więc tutaj ci artylerię. Ej! Czy jesteś Black Flaga? O Jezu, niedobrze. O, wracam do siebie w takim razie. Wracaj do siebie, ja się zajmę swoją stolicą. To ja pocisnę ich w Konstantynopolu, bo widzę, że no, chcą dostać. Mój błąd, co szybko wypisałem. Niebawem mi nowy kraj powstanie. Gerimainid. Lepiej tam szybko się tym zajmę, bo... Szwedzi tak, zabijają im państwo, oni przychodzą do mnie. No, czy na co ty liczysz? Bot już cię zobaczył, bo w ogóle nasuwa się pytanie. Dlaczego Polska w ogóle uznała, że dobrym pomysłem jest zaatakować ciebie, kiedy masz sojusz z Austrią i Moskwą? I ze mną. Widziała, że Austria nie pomoże. Ale to nawet bez niego, to i tak to jest taka wojna z cyklu na styk. To bardziej by mi się opłacało już, to tylko nie wiem, Ryazań, który jest dość spory ja jak na Ryazań. Ale nie, ale Moskwa by cię nie zawołała wtedy. A tak to walczą z Moskwą, tobą, mną. Chyba mają o nas aż tak małe mniemanie. Albo bot jest w sposób głupi. A Szwedzi są w Konstantynopolu. To przestało się robić zabawne. Co oni tu robią? Jeszcze rozumiem, że przyszli do ciebie, ale u mnie? Już mi wystarczy, że kiedyś ich w jakiś tam, kurcze, wiking przyjechał mi moją Hagię Sofię pobrudził. Jakieś runy zostawił. Bulwa złota. Dobra. Mam plan. Poszli do Edirne. Nie no, jak teraz pójdą do Edirne, to oni się pewnie wszystkim nie wbiją. Z tego Konstantynopola przejdą, chociaż oni by chyba musieli iść naokoło. Przez Burgas. Ale nie zdążyłbym ich zmniejszyć i tak tych Szwedów. Szwedów chyba będę mógł zaraz wypisywać. 43 to 405, więc na razie nic nie engage'ujmy. Stoją w mojej stolicy. Ratuj! Oho! Poszedł PiS z tym, z paradoksem. Super, dobry. No to teraz ja mogę z nimi rozmawiać. Idę do Edirne ich zmasakrować. Kurwa, mnie zdenerwaliście Polacy, brudasy, a was zestakwajpuje. O, idą w ciebie Litwini. Ale to dobrze nawet, wiesz? Bo ja idę w Polaków, więc... Jeżeli utrzymasz Litwinów, to ja zniszczę Polaków. Ja po prostu zacznę uciekać, kiedy tylko będę mógł. No to ja zniszczę Polaków w takim razie. Bum. I to mocno to wygrywam. Jeszcze teraz 8 teraz. 8 na kostce mają. Oni mają 10, wiesz? Więc to ten. Oho! No i mają 100 dyscypliny. Niszczę Polaków. Niszczę. A w sumie jak bym wybiegł z for... A nie, wybiegnę. Uciekli. Uciekli mi. Widzę tobie też. Tak, idę szybko się swoimi budownikami zająć. Stanu, albo weź sobie odbij od twoich budowników najpierw w prowincję. No właśnie taki mam plan. Właśnie tam idę. Nawet nie zakładałem, że opcja jest jakakolwiek inna, bo tu mi zaraz w Kutaji powstanie kraj, którego nazwę nawet nie potrafię wymówić, a to już o czymś świadczy. Że idziesz ich stakwajpować. Doskonale. A tak. Ja idę zająć się tymi w Edirne. W takim razie... To się nazywa po prostu współpraca. Ty niszczysz swoich Polaków, ja swoich. Każdy powinien chociaż raz w życiu Polaka uderzyć, moim zdaniem. To jest taka terapia. To odstresowuje. Chociaż zastanawia mnie fakt, co tutaj robi cała armia? Wiesz co, się tylko moją muskala w domu, dawaj, widzimy. Wbiję tam, tak, ja tam się wbiję.
Więc super. A Moskla swoje oblega. To jest dobre. A wiesz, czego nam brakuje? Tego, żeby Moskwa spisowała nagle magicznym słowem stędziła, a w sumie... No mają już miedzie Matius, więc to nie jest wykluczone niedługo. A myślisz, dokąd Polska się wycofuje? Gdzieś tam daleko. Daleko, prawda. Kliknęli gdzieś daleko, kurczę. Dobra. Dostałem 50 mi telepora. Kocham te eventy Bizancjum. Masz tu 50 mi telepora. Proszę, i masz kolejne. A masz jeszcze jedno. A chcesz jeszcze? Proszę, masz. No genialne po prostu. Super. No tak, to jest ten dole. Co ty robisz? Giniesz! Wbuzał! Twoja armia wbuzał! Chcesz stały istnieć. No nie widziałem go. Idę ci pomóc. Pędzę. Wszystkim czym mam. Cała moja armia idzie, żeby ci pomóc. Oni wysyłają Polaków, ty wysyłasz Bizantyjczyków. Uwaga! No spokojnie. O! Dalej. O nie. Dobra, dokąd? Zabrakło nam dwóch dni. No, przegrywamy to. Zabrakło nam dwóch dni, żeby wygrać bitwę. Mieli dosłownie 0,02 morale. I dało 10 tysięcy polskich. Jakbym to 7 tysięcy miał z Sinopa, to byśmy ugrali. Ale oblegają fort. Od buntowników. Wszystkim od razu to wszystkim. To jest okej. Okay. Oni już można z nimi spisować, bo tak. Widzę, że są na low. O nie, tak łatwo tego nie zostawię. No to będę potrzebował dużo pieniędzy od tej. Mam nadzieję, że zabierzesz im dużo pieniędzy. Oj, dużo. No, tak zamierzam. O, Sinop upadł. Nie! Moja armia Wedirne! No i zrobili krzywdę. O, i zapamiętam to Polaku. Cebulaku. I wasi cholerni husarze z włóczniami. Turks driven from Anatolia. The Phoenix Rises. Super, fajny event, tylko to nie ja ich wydriwowałem. Po prostu przestali istnieć. Karaman zeżor. Karaman stał się nowym Turkiem. Straszne. Powstali mi buntownicy katolicy na Chios. Chipsy im się nie podobały. Kurczę, a ja takiego ładnego Carpecidza chciałem już robić. Już armię dzieliłem. Dobra, oddaję ci. I widzę armię polską z południa. Nie dam im rady, wbijają się we mnie, czekam na nich. Nie ruszam się. Bo i tak nie ucieknę. Już chcą spisować? Nie, tylko mogłeś ten generała dać jeszcze na tego staka. Myślałem, Świętego że właśnie, że pisujesz, jak chcesz zatrzymać, to się dzieje. Nie, z nic nie weźmiemy za 25. Dobra. Czy ty widzisz to, co ja widzę? Austria wypowiedziała wojnę Restoration Union Casus Belli na Bohemii. Ja będę z nimi sobie zabierać z powrotem. Niech tylko coś skończy. Dobra, idę na Warszawę. Podnąć ci ten w ogóle te 2K do mnie. Dobra. Proszę. To resztę armii zabieram, zająć się buntownikami. Bo mi znowu fort upadł i no, to się źle skończy. Więc zostawiam ci mojego supergenerała oraz 2 regimenty dział. Prosto, to są po prostu stworzone w Konstantynopolu. Po prostu sam je lepiłem po prostu z gliny. Wytapiałem, o mój Boże, co tam się dzieje na tej północy, zostawiłem cię na sekundę. Nie! Skąd oni mają takie armie w ogóle, ci Polacy? Tylu Polaków w tym kraju nie żyło w tym czasie, co tam tych armii mają. No dobra, może przesadziłem, ale wygraliśmy. Dobrze. Moje smutne działa, ale... Zobaczcie, ile Polaków zabiliśmy. Ale. To zobaczymy przy okazji kolejnego odcinka, bo ten jest wystarczająco długi. No niestety, wiesz jak jest, zostawimy gry właśnie tych naszych widzów. Chciałem być graczy, ale to my gramy, ale zostawimy widzów w niepewności. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o nowej opcji wspierania i do zajrzenia do kanału Sylwika też pamiętajcie. To było dziwne zdanie, ale tak, pamiętajcie. W opisie znajduje się link do jego kanału. Warto sprawdzić, są tam poradniki... i poradniki. I więcej poradników i śmiesznych rzeczy. Panu. Tak, i śmiesznych rzeczy. Głównie po angielsku, ale jeżeli ja rozumiem jego angielski, to wy też rozumiecie. Pa, pa. Trzymajcie się. I cześć.